Katarzyna Pilawa, Jacek Wolnarek. Zapraszamy na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Uż TV. Studenckie Radio Egida postanowiło powrócić do tradycji organizacji biegów przełajowych, która sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Bieg zorganizowany 5 maja odbył się na katowickiej Ligocie, a wytyczona trasa miała 12 km długości. Obejmowała ulicę Studencką, Śląską oraz ścieżki Lasów Panewnickich. Korzystna pogoda przyciągnęła ponad 120 uczestników, którzy walczyli o jak najlepszy czas, a także o nagrody ufundowane przez sponsorów. Po morderczym biegu organizatorzy zapraszali na ciepły posiłek, herbatę z muzyką w tle oraz zwiedzanie Radia Egida. Wskrzeszenie tradycji, na którą kiedyś wpadł Henryk Grzonka, obecny redaktor naczelny Radia Katowice. Bieg był w latach 80. My wskrzeszamy to wszystko w 2013 roku, w maju. Partnerują nam Uniwersytet Śląski oczywiście, samorząd Uniwersytetu Śląskiego, dalej AZS Uniwersytetu Śląskiego, który nam daje różne gadżety i daje nam świetną bramę startową razem z namiotem. Old Time Red Garage wspomniany wcześniej. Partnerują nam sklep sportowy Kudza, który daje nagrody i gadżety i bony zniżkowe dla uczestników biegu i ludzi, którzy przyjdą. I Koleje Śląskie, które nam się dorzuciły do koszulek i do nagród. Pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego, Politechniki Śląskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Akademii Muzycznej w Katowicach odbyły się Dni Narodowego Centrum Nauki. Przypadły one na 8 i 9 maja. W trakcie dni zorganizowane zostały m.in. spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o granty na badania naukowe. Wręczone zostały również nagrody Narodowego Centrum Nauki. Na deser uroczystość wręczenia Nagrody Narodowego Centrum Nauki uświetnił koncert Kwartetu Śląskiego. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia na naszej stronie internetowej telewizja.us.edu.pl. Te dni to nie jest tylko celebracja oczywiście, to nie tylko nagrody, to przede wszystkim robocze spotkania pracowników Narodowego Centrum Nauki, członków Rady Narodowego Centrum Nauki z naukowcami. Z naukowcami, a również z administracją jednostek naukowych, uczelni, instytutów badawczych, które pokazują, jak funkcjonujemy, definiujemy różne problemy na styku, na przykład Narodowe Centrum Nauki, a instytucje, które pobierają od nas granty i próbujemy je wspólnie rozwiązywać. Także myślę, że jest to spory sukces, a również teraz patrząc, wyszedłem właśnie z prezentacji niektórych przykładowych naszych projektów. No, myślę, że to jest taka szalenie ciekawa również impreza popularyzacyjna, pokazująca szerokim rzeszom społeczeństwa, jak ciekawa może być nauka, jak ważne są badania naukowe, również badania podstawowe, które często są niedoceniane, a które tak naprawdę budują przyszłość ludzkości. Święto Studenckiej Nauki, czyli Festiwal Nauki, miał miejsce na naszym Uniwersytecie od 22 do 25 kwietnia. Drugiego dnia festiwalu odbył się Jarmark Wiedzy, na którym przedstawiciele kół naukowych pokazali, jak ciekawą prowadzą działalność. Podczas festiwalu odbył się również Hyde Park oraz debaty na Uniwersytecie oraz na mieście. Na jednej z nich gościem specjalnym był profesor Jerzy Sztur. Festiwal był niepowtarzalną okazją do odwiedzenia miejsc, które na co dzień są niedostępne dla osób niezwiązanych ze środowiskiem akademickim.
nam się. Dzięki uprzejmości Cinema City w punkcie 44 w Katowicach zaczęliśmy dla Was realizować program o premierach filmowych, kanapę filmową. Co tydzień możecie dowiedzieć się, na co warto pójść do kina i jakie filmy są przez Was najczęściej oglądane. Chcesz się przekonać? Obejrzyj kanapę filmową. Dziękujemy Państwu za uwagę. Katarzyna Pilowa, Jacek Wolnarek. Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania serwisu informacyjnego.